Witajcie, kochani. Cieszę się, że możemy spotykać się na słuchaniu Bożego Słowa. I takie pytanie: czy jesteście spragnieni Bożego Słowa? Czy jesteście głodni Bożego Słowa? Ja jestem coraz bardziej, im bardziej czytam Boże Słowo, tym bardziej chcę je do mojego życia brać, brać, brać. I wprowadzać, i stosować, i wypełniać. Mam nadzieję, że nie tylko chcecie dzisiaj usłyszeć to Słowo, które wierzę, że Bóg ma do Was, do nas, ale że chcecie też być wykonawcami tego Słowa, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie być tylko słuchaczem, ale wykonawcą Bożego Słowa. I chciałem dzisiaj mówić, moje myśli od dłuższego czasu zmierzają. Ku takiej tematyce, jaką jest wytrwałość. Dlatego, że wytrwałości nam trzeba, i o tym też mówi apostoł Paweł, i wspomina w wielu swoich listach. To, co Kościół potrzebuje, jego dzieci, to właśnie wytrwałości. Ale e, o wytrwałości będę chyba mówić następnym razem, jeżeli Bóg pozwoli, dlatego, że kiedy przed dzień mojej usługi Duch Święty wyraźnie wspomniał mi słowo, którym dzieliłem się z okazji ostatniego tutaj ślubu naszego tutaj Braterstwa Cupków. I wtedy mogłem dzielić się tym słowem. I to słowo też dotykało mnie. I wierzę, że to słowo jest do naszego Kościoła. I z tego powodu, że nie było wielu z Was, być może raczej tak patrzę po twarzach, na, na tym sobotnim wydarzeniu, na, na tym ślubie, to, to dla tych, którzy nie byli, chciałbym to słowo powtórzyć. Dlatego, że jest to bardzo ważne, bardzo istotne słowo. A to słowo zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale. Ja będę czytał z nowego przekładu. I ten fragment zatytułowany jest Przypowieść o gościach weselnych w tym nowym przekładzie. Ale tak jak wspominam na początku, kiedy czytam Boże Słowo i kiedy rozmyślam nad nim, to widzę, jaka wielka jest głębia, jaka wielka jest mądrość Bożego Słowa. I kiedy czytam Ewangelię Mateusza. To każdy rozdział, każdy fragment, każdy wiersz ma swoje miejsce, ma swój czas. To nie jest tak, że ta historia, która jest ukazana przez Ewangelistę, który pod natchnieniem Ducha Świętego przecież spisuje to wszystko, że jest jakaś rozrzucona, jest jakiś nieład, nie rozumiemy czegoś. Ale, żeby to lepiej zrozumieć, chciałbym, żebyśmy się na początek cofnęli o jeden rozdział, chociażby do tyłu. Do 21 rozdziału, ja nie będę go czytać, ale możecie go śledzić, te wydarzenia, które poprzedzały ten moment, to wydarzenie, kiedy Jezus dzielił się tą przypowieścią o gościach weselnych. Co działo się wcześniej, dlatego że to jest ważne, jest to istotne. To, co działo się wcześniej, 21 rozdział, mówi o tym, że Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Jest to bardzo ważne wydarzenie, zapowiadane przez proroków do Izraela, że przyjdzie Mesjasz na osiołku wiedzie, ale ci, którzy oczekiwali tego Mesjasza, ten naród wybrany nie rozpoznał tego czasu nawiedzenia. I to, co Jezus czyni, to to, że udaje się do świątyni i oczyszcza ją. I wierzę, że Duch Święty poprzez swoje słowo, przed kolejnym przyjściem Jezusa, będzie czynił to samo: będzie chciał przygotować oblubienicę, przygotować swój naród na to powtórne przyjście, będzie chciał oczyścić nas, przygotować, abyśmy byli gotowi na spotkanie, abyśmy nie byli tacy jak. Większość Izraela w tamtym czasie, która była ślepa na te wydarzenia, chociaż zapowiadane. I to, co czyni Jezus, to oczyszcza tą świątynię, i kiedy to oczyszczenie się dokonuje, to kolejna taka wielka rzecz, jak czytam, zwróciłem na to uwagę, to to, że dopiero wtedy przystąpili do niego ślepi i chromi, kalecy. I też to tak odnoszę do, do naszych czasów, do, chcę to odnieść do siebie, jak to mogę rozumieć. Żebyśmy my jako Kościół tych czasów ostatecznych y, nie okazali się właśnie tymi, którzy nie rozpoznają tego czasu nawiedzenia Bożego. Aby nie było tak, że jesteśmy tak pochłonięci religijnością, jakimiś praktykami religijnymi, tym, co jesteśmy nauczeni, abyśmy rozpoznali ten czas, ten czas, bliski już czas przyjścia naszego Pana. I wtedy ślepi mogą widzieć, ci, którzy są chromi, mogą chodzić. I postawa tych uczonych w piśmie i faryzeuszów również, Dotyka mojego serca, bo oni widzą te cuda, widzą co Jezus czyni, jak on mówi, że dom modlitwy to jest, świątynia będzie tak nazwana domem modlitwy, Bożej Obecności. I widzą ewidentne cuda, gdzie ślepi widzą, chromi chodzą, a oni, ich postawa jest taka, że są oburzeni na to, co się dzieje. Są tak zatwardziali w swoich sercach, że nie widzą Bożego Nawiedzenia. Są oburzeni, dlatego, że ich rytuał religijny został zaburzony. Nie podobało im się to, co Jezus czyni, bo według nich to było niedopuszczalne. I dalej Jezus, kiedy. Następnego dnia powraca do, do Jerozolimy. Czytamy taki fragment o, o drzewie figowym, gdzie Jezus wypowiada sąd nad tym drzewem, bo nie mógł wziąć z tego drzewa owocu. W ten sposób też uczył uczniów, jaką moc ma modlitwa z wiarą, wypowiadane słowa. I w dalszej części, jak śledzimy to, te wydarzenia, co następuje, to to, że Jezus gani uczonych w piśmie, że nie uwierzyli zwiastowaniu Janowemu, nie uwierzyli tej całej służbie, temu, co sobą prezentował Jan. I wytyka im to, że prostytutki i celnicy wyprzedzają ich teraz na drodze do Królestwa Bożego. Daje im wtedy lekcję o wypełnianiu woli ojca na przykładzie dwóch synów. I oni wiedzą, że to jest ewidentnie do nich ta, ta lekcja, ta przypowieść, dlatego, że oni byli tymi, którzy mówili ojcu tak, ale robili według tego, co oni chcieli. Czyli nie wypełniali tej Bożej Woli. Nie, nie poszli na tą niwę, nie, nie uprawiali tej winnicy. A ci. Obraz tych prostytutek i celników, tych grzeszników, którzy uwierzyli proroctwu Janowemu, którzy dali się ościć, którzy się upamiętali, ci, którzy uwierzyli Jezusowi, to byli ci, to był ten syn, który na początku nie poszedł, nie usłuchał ojca, ale potem zastanowił się i wypełnił wolę ojca. I tak to też chciałbym abyśmy z tego się nauczyli, abyśmy nie byli też tym takim synem w tej naszej religijności, który mówi jedna robi drugie. Żebyśmy nie mówili na Boże słowo amen, tak, zrobimy tak. Tak, Ojcze, ale nie wykonujemy woli tego co jest zapisane. Nie ma owoców w naszym życiu. Oby nie było tak że przed tym czasem będą nas wyprzedzać ci, którzy się nawracają w swojej gorliwości. Dalej, Jezus opowiada przypowieść o dzierżawcach w winnicy. To się tyczy narodu izraelskiego. Oni byli tymi dzierżawcami. To było słowo do Izraela. I tam Jezus mówi o tym, że oni, ci dzierżawcy, pozabijali sługi tego, który był właścicielem tej winnicy. Kiedy posłał swojego syna, aby odebrał tą zapłatę, oni zabili także i syna. I w tej przypowieści on opowiada o tym, zapowiada co lada dzień, za niedługi czas ma się przecież wypełnić, co ma się stać. Mówi o tym, że odrzucili ten kamień węgielny, mówi o sobie. I dopiero potem jest ten 22 rozdział, gdzie Jezus mówi o tych gościach weselnych, tą przypowieść, którą wierzę, że yy, ma ona miejsce jakby zaadresowana jest do nas, do obecnych czasów. I zaraz do tego wrócimy. I widzicie, że jest pewna chronologia tych wydarzeń. Wszystko się zazębia, idzie w czasie, ma jakby swoje wypełnienie i zapowiedź. I jakbyśmy dalej podążali i czytali Ewangelię Mateusza, to, to widać, że dopiero w dalszej tej części Ewangelii Jezus opowiada o czasach końca, o tym, jak to się będzie dziać, co się będzie wydarzać. Mówi przypowieść o dziesięciu pannach, zaraz przed przyjściem. Mówi tą przypowieść o dziesięciu pannach, gdzie jest ten taki podział tych, które były gotowe, te, które spały. I dalej mówi o talentach już, o, o tym, jak będą rozliczani z tych talentów słudzy Boży i o sądzie ostatecznym. Także widzimy, że to wszystko przepływa w pewnej chronologii. W pewnym czasie. To nie jest rozrzucone, to ma pewien ład i porządek w tej Ewangelii. Ale to, na co chcę dzisiaj szczególnie zwrócić naszą uwagę, to co jest właśnie zapisane w 22 rozdziale, i przeczytajmy teraz ten, ten fragment, który tyczy naszego wieku, wieże, wieku Ewangelii, w którym ta oblubienica, ci goście są zgromadzani. 22 rozdział. Przeczytamy ten fragment od 1 do 14 wiersza. Jezus tymczasem znów odwołał się do przykładu. Królestwo niebios przypomina pewnego króla, który przygotował wesele swojemu Synowi. Posoł poddanych, by zwołali na uroczystość gości, lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Posłał więc innych poddanych Powiedzcie zaproszonym, polecił, że pierwsze danie gotowe mięso czeka na przyrządzenie, wszystko już dopięte przyjdźcie na wesele. Oni jednak zlekceważyli zaproszenie i odeszli jeden na swoje pole, drugi do swojego handlu. W Ewangelii Łukasza czytamy, że był trzeci powód to, to był właśnie ślub. I tak można powiedzieć, że na tych trzech głównych przykładach, tych głównych powodów, jakich, jakim były, była odmowa tego, aby nie pójść, to to, że jeden poszedł na swoje pole, czyli była praca. On był zajęty. On miał bardzo ważne, dobre zadanie. On był pochłonięty pracą. Drugi do swojego handlu. On był pochłonięty z zarabianiem pieniędzy, bogaceniem się. Tym był zajęty. I ten trzeci przykład, o którym będziecie mogli, jak chcecie, sobie sprawdzić w Ewangelii Mateusza, Łukasza jest podany, to jest rodzina. To jest to, że no po prostu jest wesele, dopiero kto się ożenił i musi się zatroszczyć o swoją rodzinę. Jakby to jest jego priorytetem w życiu. To jest tym najważniejszym powodem tego, że nie idzie na tą ucztę. I co jest dalej. A pozostali schwytali Jego sługi, znieważyli lub pozabijali. Król rozgniewał się, posłał swoje wojsko, wygubił morderców, a ich miasto puścił z dymem. I tak wierzę, że do tego momentu ten fragment, ta zapowiedź tego, co ma się wydarzyć, to co się już wypełniło, to Jezus. Tutaj przedstawia moment zburzenia Jerozolimy, to to, że oni odrzucili i Bóg się rozgniewał przez to, że nie usłuchali Go, i to miasto zostało opuszczone z dymem. Ale co się dzieje dalej w tej historii, w tej przypowieści, co jest istotnego dla nas, czego możemy się nauczyć, to to. Następnie powiedział do służby: Wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Wyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych, i zapełniły się miejsca przy stole. I tak widzę ten czas, to jest ten czas, w którym żyjemy, kiedy słudzy wychodzą i głoszą wszystkim, zapraszają wszystkich. Na tą ucztę, na tą wielką, wspaniałą ucztę, jaką król zgotował swojemu synowi i zapraszają dobrych i złych i widzimy, że zapełnia się, zapełnia się to miejsce przy stołach. Ale czytamy tutaj, że to są i dobrzy i źli, po prostu wszyscy zapełniają te miejsce przy stołach. I tak jak czytałem to słowo, to widziałem przepełniające się kościoły, gdzie na głoszoną Ewangelię wszystkim ludziom, ludzie przychodzą do tego stołu, na tą ucztę Bożego Słowa, aby z tego móc skorzystać. I co się dzieje dalej? Wówczas wszedł król, chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? zapytał nie mając weselnej szaty, a ten o nie miał. Król natomiast rozkazał swej służbie, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Ta uczta, ta przypowieść o tych gościach weselnych jest szczególną ucztą. Choć na pierwszy rzut oka byśmy, kiedy czytamy to, ten fragment, jesteśmy już tak nauczeni, że wyczekujemy, że to jest ta uczta, kiedy już jest oblubienica, że to już jest ta uczta z Panem, ale jakbyśmy się nad tym zastanowili, to ta końcówka jest dosyć nietypowa. Dlatego, że nie widzimy tam oblubienicy w tym momencie. W tej przypowieści. Ona się kończy w dosyć niespotykany sposób, niespodziewany, niż tego byśmy oczekiwali. I ta przypowieść opisuje ucztę z gośćmi, ale tam nie ma tej oblubienicy. I tak jak powiedziałem wcześniej, to jest ten czas, okres, jak ja to rozumuję. To jest ten nasz okres, kiedy jesteśmy przygotowywani, zapraszani do stołu Bożego Słowa, do tego, aby się przygotować, aby czerpać z tego stołu. I apostoł Paweł sam też mówi w liście do Efezjan, że jesteśmy tak, jakby posadzeni na tych wyżynach niebieskich już. Ten fakt, że jesteśmy tymi gośćmi. A nie, jeszcze oblubienicą, to obrazuje jeszcze nasze tutaj obecne stanowisko, w jakim jesteśmy, w jakim się znajdujemy. Póki jesteśmy w tym naszym ciele tutaj ziemskim, jesteśmy w tej podróży, dążymy do tego, do, tej, do tego spotkania, ale jeszcze nie ukończyliśmy tego naszego poświęcenia, naszej drogi, nie wypełniliśmy do końca jeszcze Bożej Woli, i jesteśmy. Takimi obywatelami, takimi mieszkańcami przez obietnicę. Ale z takim prawem pobytu, ale jeszcze niepełnoprawnymi. Jeszcze nie doskona, jeszcze nie dokonała się ta przemiana. Jeszcze nie jesteśmy tą oblubienicą, już gotową. To jeszcze nie jest ten okres. Jesteśmy w drodze. I to pojęcie tej uczty wiąże się też z tym posiłkiem hojnym. To jest to, co Jezus opowiadał Izraelitom. To jest to, co było związane z nimi. To Jezus mówił w tej samej Ewangelii wcześniej, w ósmym rozdziale, że, że to przez te obietnice oni mają zasiadać przy stole razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I Dobrze wiemy, że to nie chodzi o ten taki fizyczny stół, o to takie zasiadanie cielesne z nimi w jakikolwiek sposób, ale ten kontakt z patriarchami, to on się opiera właśnie na tej obietnicy, na tych obietnicach, że oni uwierzyli w to. I one zostały im przekazane, przedstawione i Izrael może dzięki temu również mieć dostęp do tego. I w wielu miejscach Boże Słowo, nauka jest przedstawiana jako pokarm. Pokarm dla naszej duszy, gdzie mamy, mamy się odżywiać tym, żeby być silnymi. I to jest tak potrzebne właśnie w tych czasach ostatecznych. To jest tak ważne do tego, abyśmy mogli ukończyć ten bieg, abyśmy byli silni, mocni, odeprzeć każde ataki. I abyśmy nie tylko karmili się tym mlekiem, takim podstawą, ale Bóg ma, Duch Święty ma do nas przygotowany, ten stół, zastawiony, też takim treściwym pokarmem tej zaawansowanej nauki. I musimy czerpać z tego, aby być silnymi. Bo Duch Święty chce nas przygotować na, na, na spotkanie z naszym Panem, abyśmy dokonali tego obiegu abyśmy mieli jeszcze większe poznanie, abyśmy mieli jeszcze większe poznanie, przez to, abyśmy się upodobnili jeszcze bardziej do naszego Pana. I teraz patrząc na to, na ten fragment, możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób więc można dostać się na tą ucztę? Jak można mieć w tym udział, przy tym stole? I pierwsze co w tej przypowieści o tej uczcie królewskiej, Jezus, jakby, formułuje dwa warunki, jakie są. Pierwszy warunek dotyczy wyboru. O tym czytamy na samym końcu, że wielu jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. I nie chciałbym się teraz skupiać na tym temacie wyboru, Bożego wyboru. Yy, chciałbym się skupić na tym, co jest istotne. To skutki tego wyboru, gdzie widać, że ktoś jest wybrany, albo że nie jest. Jak to można rozpoznać? Widać to w tych, którzy wierzą, którzy w swoim życiu pokutowali ze swoich grzechów. To jest to, czego zabrakło tym uczonym w piśmie. To jest to, czego zabrakło faryzeuszom. To zrobili grzesznicy, to zrobili celnicy, to zrobiły cudzołożnicy. One zrozumiały swój grzech i pokutowały szczerze. A uczeni w piśmie nie widzieli grzechu w swoim życiu. Nie pokutowali. I przez to, że uwierzymy Bożemu Słowu, pokutujemy, dzięki temu otrzymujemy Ducha Świętego do naszego życia. Dopiero wtedy Duch Święty może nas uzdolnić do tego, abyśmy mieli udział w tej uczcie. Tylko Duch Święty może, może nam dać to Boże Słowo. On nas wprowadzi w wszelkie poznanie, i On nam przypomni. O tym możemy czytać w pierwszym Koryntian, 1,23, 24, albo w drugim rozdziale. Od 1 do 16, o tym, o tym karmieniu się Bożym Słowem. I tutaj chciałbym teraz się zatrzymać i powiedzieć o moim śnie. Dlatego, że kiedy przygotowywałem to słowo, rozmyślałem o tej uczcie, o tym karmieniu się Bożym Słowem. Na dzień przed moją pierwszą usługą, w nocy miałem sen. Nieczęsto wam sny, wręcz bardzo rzadko, ale ten sen mnie obudził. Dlatego go zapamiętałem. Po prostu obudziłem się tym snem. Stałem i poszedłem się modlić. I to nie był ten jeden z tych snów, gdzie obudziłem się zlany potem i bardzo prosiłem Boga o wyjaśnienie tego snu. Po prostu miałem ten sen. Obudziłem się i poszedłem na moją poranną modlitwę i chciałem normalnie jak, jak co dzień modlić się o Boże prowadzenie i wejść w taką modlitwę, ale Duch Święty mnie zatrzymał i przypomniał mi ten sen właśnie wtedy. I nie mogłem iść dalej w tej modlitwie i zatrzymałem się. I dopiero wtedy go zrozumiałem. Nie prosiłem o zrozumienie, a Duch Święty sam mi dał to zrozumienie tego snu, a był to bardzo prosty sen. Nie jakiś zawiły. W tym śnie widziałem siebie i wielu z Was, tak jak tutaj jesteście, wielu, którzy wędrowali taką leśną trasą, taką drogą. I szliśmy wszyscy w takim półmroku, mroku, tak jakby do góry, górami przez las. I wszyscy. Szliśmy w jednym kierunku, jedni szybszym tempem, żwawszym, inni byli bardziej zmęczeni, ale wszyscy zmierzali ku górze, tym szlakiem, takim górskim, w ciemnym lesie. I co pewien czas były rozpalone ogniska, i takie jakby schroniska, można powiedzieć nie wiem jak to wytłumaczyć niełatwo jest tłumaczyć czasem brakuje słów. I co jakiś czas można było się zatrzymać, podejść do tego ogniska, tam było troszeczkę jaśniej, nabrać sił. I tam było wspaniałe, przygotowane, takie, nie wiem jak to nazwać jakaś taka pieczona szynka. Można było się tym pożywić coś naprawdę takiego wspaniałego, cudownego. I to było rozłożone na stołach, można było wejść do tej izby, do tego schroniska, i można było po prostu widziałem, że ludzie, którzy byli, którzy. Szli, którzy patrzyli, szli dalej. Niektórzy byli, którzy się zatrzymali, czekali, nie wiedzieli co zrobić. Ja byłem właśnie jedną z tych osób, która nie wiedziała co zrobić, dlatego że zorientowałem się, że nie mam pieniędzy i chyba nie mogę sobie tego, tak, tak wziąć. Chciałem to kupić, ale nie miałem pieniędzy, nie rozumiałem tego. A widziałem znajome twarze, i żaden do mnie nie podszedł, znajomy, i mi nie dał tego mięsa, spróbować tej pieczeni. I tak czekałem, i, i, i czekałem, nie wiedziałem jak się zachować, a bardzo chciałem, bo byłem słaby. Czułem, że jestem słaby, a że jeszcze daleka droga przede mną. No i wtedy, wtedy właśnie się obudziłem. W tym śnie widziałem niektórych z Was, nawet Wasze twarze, którzy po prostu zajadali się tym pokarmem, tym cudownym pokarmem, nabierali sił. A niektórzy tak jak ja stali i czekali, aż ktoś ich obsłuży. I kiedy tak na kolanach modliłem się, Duch Święty zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie jadłeś? I to mnie wtedy bardzo poruszyło i dotknęło. On zadał mi pytanie, dlaczego nie jadłeś? Dlaczego się nie posiliłeś? To było zastawione dla ciebie, abyś się posilił, abyś zjadł, nabrał siły. Do dalszej drogi, bo jeszcze jest dalsza droga przed Tobą. I, i wtedy zrozumiałem, że, że ta uczta, to Boże Słowo, to Słowo, które jest przed nami, jest właśnie tym pokarmem, którym mamy się posilać, aby iść dalej, aby mieć siłę iść dalej. Ale wielu jest takich, którzy czekają, aż ktoś im poda ten pokarm, bo, bo myślą, że, że, nie, że nie mogą go sobie nabyć, kupić. Lekce, albo niektórzy idą dalej, po prostu lekceważą te takie miejsca posilenia. I są już tak, są już o własnych siłach, ale są bardzo słabi. Dlatego jest to tak ważne. Ale chciałbym wrócić do tego fragmentu. Do drugiego warunku. Pierwszym było wybranie. Jesteśmy wybrani. Duch Święty pokazał mi: Jesteś wybrany. Masz dostęp przez Jezusa Chrystusa do, do Bożego Słowa, do tego, żeby się posilić. Jesteście wybrani. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, jeżeli pokutowałeś w swoim życiu, to Duch Święty Cię teraz zaprasza do Jego Słowa. Przyjdź, posil się. Wzmocnić się, musisz się wzmocnić, musisz się posilić. Duch Święty cię do tego dzisiaj zaprasza, do Jego stołu. A teraz ten drugi warunek udziału w uczcie, weselnej. On dotyczy posiadania szaty. Dlatego że jak czytaliśmy ten fragment, kiedy wszedł król, to król zauważył, nie służba, to król zauważył, że jeden z gości nie miał szaty. Nie miał szaty weselnej. Szata w Biblii jest symbolem zbawienia. Płaszcz jest symbolem sprawiedliwości, ale tu jest mowa o szacie, którym jest symbolem zbawienia. Chciałbym jeszcze wrócić do przykładu Żydów. Oni byli naturalnie też tymi wybranymi, zaproszonymi do tego stołu. Do stołu, aby ucztować razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. To wszystko było dla nich przygotowane. Ta uczta królewska, ale oni się nie stawili, z powodu właśnie braku pokuty, z powodu tego, że lekceważyli Boże Słowo, to, że myśleli, że wiedzą lepiej. I to była ta, ta przypowiedź jest ostrzeżeniem była też dla Izraela, ale też jest ostrzeżeniem dla nas, abyśmy wyciągnęli z tego wnioski. Dlatego, że boski wybór, boży wybór nie załatwia nam wszystkiego. To nie jest tak, że jesteś wybrany i już wszystko. Ale aby się dostać na tą ucztę i być przyjętym za zrodzonych z ducha synów bożych, ważne są też nasze uczynki. To, co zaczynamy czynić, jak odpowiadamy na to, co Bóg do nas mówi, jak się zachowujemy. Żydzi, ja nie mam nic do narodu izraelskiego. Ja zawsze chcę powtarzać, że kocham naród izraelski, naród wybrany, to przez nich Pan Jezus był nam dany, On był Izraelitą. To przecież Kościół wyszedł z narodu izraelskiego. Przecież apostołowie to byli Izraelici. Tu nie chodzi o to, żeby mówić coś, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Może ktoś, kto będzie. Odsłuchiwał tę usługę, to dzielenie się tym Bożym Słowem. Ja po prostu mówię o postawie serc wielu w tamtym czasie, Żydów, w narodzie izraelskim, abyśmy się uczyli i nie mieli takiej samej postawy w naszym życiu. Dlatego musimy porzucić swoje grzechy, nawrócić się do Boga. I. Ta grupa grzeszników właśnie to uczyniła, ci celnicy, te prostytutki. Oni się nawrócili, oni dostali jakby dostęp do tego stołu. Oni poprzez swoje uczynki, poprzez ten gest, symbolem było właśnie, był właśnie chrzest. Oni to byli posłuszni temu. Przyjęli chrzest. I. Jak możemy, co możemy z tej przypowieści odebrać do swojego życia dzisiaj, tutaj, teraz? Jak możemy to skonfrontować, tę przypowieść, którą Jezus powiedział 2000 lat temu, do tego, co jest dzisiaj, teraz? Widzę, że Jezus nas przestrzega też, mówiąc tą przypowieść, żebyśmy nie byli tylko takimi religijnymi wyznawcami, sługami. Gdzie będziemy myśleć, że tylko przez to, że przez Boże Słowo Bóg powiedział, że jesteś wybrany, tak jak Izraelici o sobie sądzili, że przez zachowanie tylko tej swojej religijności odziedziczą Boże Królestwo, że będą zbawieni. I tak samo w kościołach, kiedy nie ma tej żywej relacji z Bogiem, a jest taka religijność, to ludzie zaczynają opierać. Swoją pewność zbawienia wtedy na religijności, na tym, że wypełniają w jakiś sposób pewne rytuały ogólnoprzyjęte, że uczęszczają na spotkania. Ale to nie jest wystarczające. Nie wystarczy pewne tylko wymagania takie spełniać. I widzimy tutaj obraz tego gościa weselnego, który jest wyrzucony, który jest wyrzucony z tego miejsca, od tego stołu. Jak to możemy odebrać, jak ja to rozmyślałem nad tym Bożym Słowem, jak to mogę odebrać do, do dzisiejszego stanu naszych kościołów? Czy czasem też nie jest tak? W takiej duchowej, w sferze naszej, że przychodzimy do tego stołu i nie mamy tej szaty, nie dbamy o tą szatę. Nie jest ona czysta. Nie jest wyprana w krwi. Ja tego nie zauważę, Ty tego nie zauważysz po mnie, mogę spra sprawiać pewne pozory. I tak w tej przypowieści, tak jak wcześniej powiedziałem, słudzy nie zauważyli tego, oni wpuszczali wszystkich. Odnieśmy to nawet do naszego takiego ziemskiego, cielesnego wesela. Jeżeli byś, byś był zaproszony na ucztę weselną, na wesele, czy nie ubrałbyś się odświętnie? Czy nie uszanowałbyś tych, którzy cię zapraszają na tą ucztę? Czy przyszedłbyś tak po prostu z pola, jak to mówią? Czy nie wyróżniałbyś się na tle? Boga nie można oszukać. I są w taki sposób, ja to rozumuję, że w kościołach są ludzie, którzy sprawiają pewien pozór. Ale to, co jest powiedziane w tej przypowiedni, to to, że będą związani przez sługi, ich ręce. Ich nogi? I to są, to są ludzie, którzy, których stan można rozpoznać po tym, że jeżeli przychodzi jakieś doświadczenie, to w ich życiu może brakować wtedy pokoju, dlatego że są słabi. Dlatego, że nie korzystają z Bożego słowa, nie są posileni, nie są wzmocnieni, nie są pewni zbawienia, nie są pełni Bożej obecności, Jego ducha. W taki sposób mo można, tak sobie ja to tłumaczę, można w pewien sposób w takiej duchowej sferze zauważyć, i to się uwidoczni, że kiedy jest jakieś, są, przychodzą doświadczenia, ucisk, oni się wycofują. To może być jedna grupa. Takich gości weselnych, bez szaty, ale też może być taka druga grupa gości bez szaty, weselnych, których jest ciężej rozpoznać, którzy stwarzają pozór religijności, tak jak ci uczeni w piśmie, tak jak faryzeusze, gdzie dla świata oni byli można powiedzieć święci. No, wypełniali prawo. Ale oni tkwili w błędzie. Oni tkwili w błędzie. Na zewnątrz były pewne pozory. I oni byli tak zamknięci na Ducha Świętego, na to, kiedy było słowo mówione do nich, że w, w tym swoim buncie, w tej swojej ludzkiej mądrości, nie przyjęli Jezusa, nie opamiętali się. I jest też taka właśnie, widzę, druga grupa gości w kościołach, gości weselnych, którzy przychodzą i którzy też nie karmią się z tego stołu, którzy mają, stworzyli własny swój obraz Boga, którzy rozumują go w taki sposób, i dla nich jest to wykładnią. I kiedy przychodzi Duch Święty, chce ich przekonać, że są w błędzie, nie znasz mnie. Oni mają zatwardziałe serca i dalej się opierają Duchowi Świętemu. Ale oni, tak jak czytamy w tej przypowieści, będą mieli związane ręce, nic nie będą mogli uczynić, związane nogi, nigdzie nie dojdą. I będą wyrzuceni w te ciemności, nie będą mogli nic zobaczyć, nie będą mieli udziału w tej uczcie, jeżeli nie będzie pokuty, jeżeli nie będzie szczerego nawrócenia. Jeżeli nie będzie owoców w ich życiu. I kiedy kończąc już, rozmyślałem nad, nad tą przypowieścią i prosiłem Boga, Boże, w taki sposób, jak, jak, mamy, jak, mamy się, jak mamy się karmić tym słowem? Jak mamy to czynić? Jak mamy być tymi, którzy mają tą, Tą szatę. Pokazał mi obraz Eliasza, który, który właśnie był posilony przez Pana w cudowny sposób. Mógł pójść dalej. I on też miał chwilę ciężką, ciężką próby w swoim życiu. I kiedy się modlił, kiedy szukał Boga, kiedy trwał, to widzimy ten obraz. Zapraszam Was do Starego Testamentu. Znacie ten, ten, ten moment w życiu Eliasza, gdzie przyszedł do niego Bóg. I to nie było w wielkim wichrze, to nie było w trzęsieniu ziemi, to nie był ogień, ale to był lekki powiew. W lekkim powiewie przyszedł Duch Święty. Musimy być wyczuleni, musimy oczekiwać, musimy się posilać. Jego Słowem i oczekiwać. Dlatego, że wielu oczekuje jakiegoś ognia, jakiegoś trzęsienia ziemi, które nastąpi, że Bóg ich porwie w tym. I wtedy będą już mieli to objaśnione, Bożą wolę będą wiedzieć, bo stąpi Bóg i potrzęśnie ziemią, poruszy się wszystko i wtedy dostaną objawienia. Ale to, co ja widzę w Eliaszu, to to, że on wyczekiwał, wyczekiwał głosu Pana, wyczekiwał i widział, że w tym, w tych takich zewnętrznych rzeczach nie było Pana, nie było w tym trzęsieniu ziemi, nie było w tym ogniu, nie było, ale było w tym lekkim wichrze. I kiedy przyszedł ten powiew Bożego, Bożej obecności, to Eliasz już wiedział, co ma czynić dalej. To Duch Święty go poinstruował, co ma uczynić, kogo ma namaścić, co ma zrobić dalej. I został zabrany. I ostatni fragment. To otwórzcie sobie objawienie świętego Jana, trzeci rozdział. I właśnie w tym lekkim powiewie, kiedy byłem na kolanach przed Panem, kiedy go prosiłem w takim razie Boże, poślij słowo do mojego życia. W takim razie, Boże, ja oczekuję tego powiewu Twojego. Chcę się nakarmić tym Słowem, chcę się posilić. Chcę się wzmocnić, chcę być jak Eliasz, który, który już wiedział, jaka jest Twoja wola, który już nie trwożył się, ale wiedział, co ma czynić, co ma robić dalej, co ma pójść, gdzie ma pójść. I tak prosiłem Boga o, o Jego słowo, o, o poinstruowanie mnie, nas. I Duch Święty wskazał mi fragment z Bożego Słowa z objawienia Jana, trzeciego rozdziału i od połowy osiemnastego wiersza przeczytam z tego nowego przekładu. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść, i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. I wierzę, że to jest. Boże Słowo, odpowiedź dzisiaj do Twojego serca. Kiedy może modlisz się i, i wołasz do Boga, Boże, wskaż mi drogę. Boże, pokaż mi ten kolejny krok, co mam uczynić, na co mam zwrócić uwagę, aby być gotowym. W tym fragmencie ten fragment mnie bardzo posilił, wyposażył, wskazał mi drogę, zwrócił mój wzrok na to, na co mam zwrócić szczególnie uwagę. Szczególnie masz zwrócić uwagę, mam zwrócić uwagę na to, skąd jest zaopatrzenie. Zaopatrz się u mnie. W białe szaty. To jest to, co było mówione w tej przypowieści o uczcie. W białe szaty, zaopatrz się. Bóg jest zaopatrzeniem, on chcecie dzisiaj zaopatrzyć w białe szaty. On chce, abyś przejrzał abyś namaścił, kup też u mnie. Kup, to jest pewien wysiłek, to jest pewna cena, którą musisz dać. To nie jest tak, że Bóg przyjdzie i ty nie będziesz prosił, On cię ubierze w szatę. To nie jest tak, że ty nie będziesz tego pragnął, nie będziesz zabiegał o to, nie będziesz poświęcał się, a On namaści twoje oczy i przejrzysz. Ty musisz, ja muszę zabiegać o to. Ja muszę chcieć cię zaopatrzyć. Ja muszę chcieć nabyć, poświęcić się, coś uczynić, aby przejrzeć. Dlatego, że Bóg, tych, których kocha, poprawia, wychowuje, on chce, abyś obudził na nowo zapał w swoim życiu, abyś się obudził z tego letargu, w którym być może jesteś. Może nie masz siły? Czujesz, że jesteś słaby? Nie masz siły w modlitwie, w tym, aby stać w boju w tym czasie? Czujesz się słaby. Przyjdź do stołu, zaopatrz się w te rzeczy niezbędne do tego. Dlatego, że Bóg mówi, że On puka. On nie przychodzi jak grom z jasnego nieba. On nie przyjdzie i on on Cię nie, nie chce w taki sposób zwrócić Twoją uwagę, ale On chce Cię wyczulić na to, że On puka dzisiaj do Ciebie. W delikatnym powiewie Duch Święty chce dzisiaj przyjść do Ciebie i z Tobą porozmawiać. Zwrócić Twoją uwagę. Usłysz Jego głos, i otwórz swoje serce drzwi swojego serca. Kiedy to uczynisz, Bóg mówi, że wstąpi i będzie z Tobą ucztował przy tym stole, przy tym obficie zastawionym stole. Będzie z Tobą ucztował, posilisz się, wzmocnisz się. On Cię wzmocni, on Cię zaopatrzy. Namaści Twoje oczy, moje oczy. Zobaczysz szatę białą, lśniącą, obmytą krwią baranka. Kochani, takim obrazem tego Bożego Słowa, który ostatnio przemawiał do mnie, chciałem się z Wami podzielić.